Cześć, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie na Hofbergman, na tej fajnej mapce. Kolejny odcinek z tej serii tutaj. No, jak widzicie, no już chyba wiecie, że będą dzisiaj żniwa, zaczynamy. Kolejny sezon, kolejne żniwa, tylko właśnie najpierw muszę otworzyć tą bramę, bo tutaj z garażu trzeba wypuścić kombajn. Tak więc na sam początek lecą oczywiście oziminki. Mam w trzech kawałkach dwa pola pod rzepakiem i jedno pole pod pszenicą. Trzy kawałki, ale to są duże kawałki. Tak więc dwa dni, sprawdzałem sobie pogodę, dwa dni z dobrą pogodą. Trzeci będzie troszeczkę ze słabszą, ale spokojnie. Powinniśmy się tutaj zmieścić w tym czasie i ogarnąć. Jeżeli chodzi o mucenie, to nie będzie żadnego problemu. Tyle tylko, że jeszcze będziemy musieli zebrać słomę. Dosyć dużo tej słomy będzie i wypadałoby to jakoś szybko w miarę ogarnąć. Większość z nich chyba pójdzie do biogazowni tej słomy. Ten garażyk całkiem fajny. Ja go kupiłem niedawno w związku z tym, że kupiłem tutaj fabrykę do robienia biodiesla. No i właśnie ten rzepak, który dzisiaj będziemy mucili, no on będzie w części na pewno przerabiany na biodiesel. Czekajcie, z której strony, tej strony wsiadamy. W części będzie na pewno przerabiany na diesel, ale w jakiej części to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, sprzedamy i rzepak, i olej, bo ten rzepak będziemy mogli przerobić na olej. Dobra, odpalimy maszynę. A, już odpalona była, tak cichutko. Dobra, musimy sobie podgłosić słuchawki, bo nie słyszę w ogóle, że kombajn, ale to kulturalny kombajn już. Człowiek przyzwyczajony był do Bizona na serii Atlas Polski, tamten ryczał niesamowicie, a tutaj wsiadł do kombajnu, oczekiwał, że będzie znowu coś takiego, a tutaj cichutko. Tak więc lecimy sobie, podszczepię tylko header i mkniemy, już w ogóle maszyny ma przygotowane, bo oczywiście czekam na te żniwa, to już te wszystkie maszyny są przygotowane, co nie? Tam jest pole rzepaku, które za chwilę będziemy mucić, a tutaj pole, które sąsiaduje i na tym polu rośnie bardzo fajna uprawa, dostępna tylko i wyłącznie na tej mapie, nazywa się rożnik przerośnięty. No teraz naprawdę już tutaj wyrosła niesamowicie, może po tym jak opryskałem na ostatnim live'ie, kiedy tutaj pracowaliśmy sobie na tym gospodarstwie i zobaczcie ile tej masy zielonej ma. Tak jak mówiłem, bardzo podobny w charakterystyce do kukurydzy, czyli terminy zasiewów i tak dalej. Ma tutaj kilka przeznaczeń, na pewno te przeznaczenia będziemy próbowali rozszyfrować, ale to dopiero jesienią, tak więc no tutaj już jest dużo tej masy. No większość najprawdopodobniej z tego kawałka pójdzie jako biomasa do BGA. Najprawdopodobniej. Dobra, lecimy sobie z kombajnem. Kombajn już przygotowany. Tak, rozłożony. Dobra, cofnijmy sobie. Ej, cofnij sobie. Dobra, spoko. Jedziemy. No i tak jak mówiłem, dwa kawałki rzepaku mam. Jeden taki mniejszy, ale ten tutaj to jest bodajże 15 pole. No to już jest dosyć duże, to tą pole numer 15 dzierżawie i to dopiero od tego roku. No i tutaj tych plonów to za bardzo chyba się nie będziemy mogli spodziewać. Znaczy o 7% co najmniej będzie chyba mniejszy plon niż spodziewany, niż taki maksymalny z racji tego, że tutaj nie było orki zrobione, a powinna być zrobiona. No ale to było, te pole było wydzierżawione w momencie, kiedy już były posiane, tak więc tutaj już nie można było nic zrobić. Dobra. Tą kukurydzę, ja tutaj widzicie, mam sprzęt przygotowany i będę tutaj na słomę ciął. Tak więc od razu sobie ustawię sieczkarnię, no, wyłączę ją i będziemy lecieli sobie na słomę. Dobra, pyk. I lecimy. A więc zaczynamy pierwsze żniwa. I na pierwszy ogień oczywiście leci rzepak. Jak tu będzie plonowane? No to tak jak przed chwilą mówiłem, nie spodziewam się, że na tym kawałku będzie dużo plonów, bo tak jak mówiłem, tutaj troszeczkę jest nie do końca takie, te pole jest mocno przygotowane. Troszeczkę jeżeli chodzi o wapno, to też tutaj brakuje, no ale to wapno chyba nie jest jakiś tak istotny sposób będzie miało wpływ na tutaj na plonowanie. No, no i chyba najistotniejszy wpływ będzie miała orka, a raczej jej brak, ponieważ tutaj nie było orane. Tak więc najprawdopodobniej, aha, właśnie muszę sprawdzić, czy leci ta słoma. No właśnie leci, dobra, spoko. No bo tą słomę, zastanawiałem się, co tutaj na tym rzepaku zrobić, uwaga, bo zastanawiałem się, czy
ten rzepak, bo najgorsza sytuacja jest taka, jak jest standardowa, że po prostu lecimy, leci tutaj sieczka, ale nic z tej sieczki nie mamy, tak więc zastanawiałem się, czy wrzucić sobie modyfikację na tą moc sieczki, która by spowodowała, że przynajmniej nawożenie bym dostał jedno, używając tej modyfikacji, tylko że nie za bardzo wiedziałem, jak ta modyfikacja, jak ona będzie współgrać z rolnictwem precyzyjnym, szczerze mówiąc, i zdecydowałem się, że wrzucę modyfikację na mod słoma z kukurydzy, nie kukurydzy, tylko z rzepaku, no i tą słomę z rzepaku będę woził, przerabiał jako, to będzie po prostu jako biomasa i będziemy z tego wytwarzać też biogaz, a później będzie poferment, tym pofermentem będziemy mogli nawieźć na przykład te pole i w sumie tutaj będzie ten zysk dodatkowy, bo i zarobimy na energii, wytwarzając energię i jeszcze będziemy mieli nawóz, tak więc no i tak jak widzicie, tutaj po prostu się tworzy słoma, jest to modyfikacja, nazywa się Canola Straw i bodajże jest dostępna na ModHubie, tak więc spoko, można to też używać. I w sumie zastanawiałem się tak, czy ta opcja. Wygrała opcja ze słomą. Przed chwilą mówiłem, że tutaj nie spodziewam się zbyt dużych plonów, ale tutaj kombajn objeżdża dookoła pole i już ma prawie pełny zbiornik. Tak więc nie będzie aż tak źle, nie? Nie będzie aż tak źle. W sumie będzie całkiem nieźle. Tutaj zbiornik z tego co pamiętam w tym kombajnie to 8000 litrów, czyli całkiem fajnie będzie. Dobra, odbiorę troszeczkę. Zdecydowałem się tutaj John Deere'a wyciągnąć, bo od razu z pola będziemy jeździli, o właśnie, w tym momencie podświetlił. Od razu z pola będziemy wywozili rzepak i nie będziemy magazynować, tylko od razu przewozimy do fabryki, która będzie przetwarzała ten rzepak. Nie będę czekał, aż rzepak będzie miał jakąś dobrą cenę, tylko od razu będziemy wozili z pola do fabryki, która przetwarza rzepak i ona będzie tutaj przetwarzała ten rzepak na olej. Niedawno poznaliśmy te wszystkie cykle produkcyjne, ten schemat, podstawowy schemat cykli produkcyjnych Farming Simulator 22 i tam są, z tego co pamiętam, trzy rodzaje olejów, w zależności od tego, jaka jest uprawa. Tutaj na tej mapie jest jeden, znaczy też można powiedzieć, że są trzy rodzaje olejów, bo jest, znaczy tłuszcz zwierzęcy, jest stary olej, który pozyskujemy chociażby z gospody, czy tam z tej restauracji, no jest ten olej, ale to jest olej roślinny, no jest taki olej roślinny nowy, który jest tłoczony właśnie z roślin oleistych, między innymi z rzepaku. To też właśnie się wpisuje, to o czym często mówię, że ta mapa często wyprzedza jak gdyby to, co albo pokazuje to, co będzie w Farming Simulator następnej generacji, czyli w tym przypadku, co będziemy mogli znaleźć w Farming Simulator 22, tam będą te łańcuchy produkcyjne, przy czym na przykład już w tym momencie, jeżeli chodzi o łańcuchy produkcyjne na tym mapie, to one są jeszcze bardziej rozbudowane niż w podstawowej wersji, jaka będzie Farming Simulator 22. No a w przypadku rzepaku, to w Farming Simulator 22 tam będzie coś takiego, że będziemy tłoczyli ten olej i później sprzedajemy. Tutaj mamy coś takiego, że mamy olej i jeszcze to nie jest koniec, bo jeszcze możemy go przetwarzać, jeszcze jest kilka opcji, które po prostu możemy ten łańcuch przedłużyć, bo on jest jeszcze, można go sprzedać również, ale można go jeszcze przerobić i będziemy go też zapewne przerabiać, ale w dzisiejszym odcinku nie zdążymy, bo po prostu ten olej się nie zdąży zrobić. Kombajnik śmiga już na automacie, oczywiście GPS-a ma, tak więc zainwestowałem troszeczkę, tak więc tutaj się samo dzieje. No jak widzicie, pożera ten kombajn te pole i to jest, tak jak mówiłem, bo kilka osób mówiło, że a to powinniśmy mieć większy kombajn na te wszystkie pola, na te wszystkie dzierżawy i tak dalej, ale zobaczcie, tutaj kombajnik pach, 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 no to jednak on no też ma już swoją wydajność. Dobra, zatrzymamy się. Żeby go... A nie, kombajn się zatrzyma? A nie,
idealnie się rozjechał, aż się wystraszyłem. No to wszystko na automatach lata, tamten na cosplayu, więc tutaj też na cosplayu, tak więc w sumie fajnie. Czasami może przyciąć, sobie wszystkie te kursy poustawiałem, żeby to i tak będzie dużo, dużo czasu będzie zajmie ogarnięcie tego wszystkiego z racji tego, że no to ja mówiłem, tutaj trzeba będzie odwozić i to odwoził będę nie bezpośrednio do biogazowni, tylko będę musiał to przerobić najpierw na biomasę, to musi się uleżeć i dopiero później do biogazowni. Słomy tak od razu niestety chyba nie można przewozić. To jest minus w tej mapie, szczerze mówiąc, bo w sumie fajnie by było, gdyby można było od razu to przewieźć, co nie? No a tak to będziemy musieli polecieć sobie... Dobra, tutaj się już rozłączy. Zobaczcie, tej słomy będzie mnóstwo. To o czym mówiłem. Tej słomy tutaj będzie mnóstwo. Dobra, lecimy sobie z tą słomą do... tak, już wiem, czyli na BGA nie będziemy mogli jechać od razu, tylko musimy przerobić na biomasę, tak więc no, największy problem będzie ze słomą, bo tej będzie tutaj dużo, tutaj na tym polu, a jeszcze mam bardzo dużo, duże pole z pszenicą, jedne z ozimą pszenicą, to jest bardzo duże pole, chyba największe moje pole, no i tam jest też będzie tej słomy bardzo dużo. I z tamtego pola będę chyba prasował, natomiast tutaj z rzepaku wszystko idzie do BGA, tyle tylko, że niestety nie może iść bezpośrednio, tylko będę musiał to najpierw przerobić tą słomę, tutaj przerobić na biomasę, a później przewieźć tą biomasę na biogazownię, czyli troszeczkę jest kombinowania tak naprawdę, czyli to też można by powiedzieć jakiś łańcuch jest. Tak, łańcuch produkcyjny w tym sensie, że no nie można tego bezpośrednio, trzeba gdzieś zawieźć do jakiejś fabryki, która to przerobi na biomasę. Tak, powiedzmy, umówmy się, nie? Że tak to jest, że tak to tutaj wygląda. No i tutaj jest dodatkowych kilka rzeczy do zrobienia, czyli potrzebny jest ten czas, no ale jak wiemy już Farming Simulator 22, dla tych, którzy grają na sezonach, sezon będzie możliwość wydłużania sezonów, tak więc to jest ten duży plus. Dobra, teraz tak, te boksy są ładnie opróżnione, czyli to co, wszystko tutaj na tych live'ach co robiłem, to właśnie chodziło o to, żeby później nie było co, jak już rozpocznę żniwa, żeby później nie było jakiejś, o, kombajn się ślizga, ale zaraz pewnie to ogarnię. Chodziło o to, żeby przygotować tutaj gospodarstwo pod żniwa, żeby później na żniwach tylko skupić się i wyłącznie na pogodzie, jeżeli nas ograniczy, no to ewentualnie tylko i wyłącznie pogoda nas ograniczy, a nie to, że na przykład coś tu jest nieprzygotowane i na przykład w silosie, silos jest pełny, a powinien być pusty, a tutaj trzeba to rozładować, a czasu nie ma. Kombajn stoi, tak więc trzeba pocisnąć, żeby pracownikowi nie płacić za to, że on stoi tutaj na tym polu, bo już tutaj pełny kombajn, czyli trzeci zbiornik, tak? Dobra, spokojnie, podjedziemy. Podnieś tą rurę, podnieś. Dobra, podniósł. Tutaj słoma tam już jest też na automacie, w pełni zautomatyzowana teraz zbiór słomy. Mam nadzieję, że tylko czasami będzie tam trzeba po prostu spojrzeć, czy dobrze jest to wszystko zrobione. Dobra, ale pocisnął. On ma kopyto niezłe, ten kombajn. A no w sumie tu z górki jest, tak więc... Dlatego tak pocisnął, aż mnie odsadził. Dobra, mam nadzieję, że się on tutaj zatrzyma i rozładuje się na maksa i z racji tego, że będzie to trzeci zbiornik, to wydaje mi się, że będę mógł od razu lecieć do... Gdzie to się nazywa? Jak to się nazywa w ogóle? Aha, jeszcze sobie można zobaczyć tutaj statystyki, jak to wygląda już, bo ponieważ tu mamy pewną statystykę. Czyli jak na razie zebraliśmy 13 tysięcy litrów, tak? Dobrze mówię? 13 tysięcy litrów, no to już jesteśmy na plusie, a będziemy jechali za chwilę tutaj do tej lokalizacji, o nie, to muszę tak pokazać wam, i ona się nazywa Młyn Olejowy, w tym młynie olejowym będziemy mogli przerobić te wszystkie, o dobra, on sobie pojechał, pełny jestem, dobra, spoko, będzie można sobie spokojnie przerobić na przykład ten rzepak na olej, tak, i w tym młynie olejowym można dodatkowo jeszcze sprzedać rzepak, bo to też funkcjonuje jako punkt sprzedaży, czyli działa tak dwutorowo, są po prostu miejsce, gdzie można sprzedać
można przerobić i gdzie można później odebrać ten wytworzony olej, bo w sumie to też jest najistotniejsze, żeby później też skądś ten olej wziąć. No zaraz wam to wszystko pokażę, bo szczerze mówiąc ja tam już nie pamiętam jak bardzo dawno temu byłem. Może jak to było po raz pierwszy zaimplementowane tutaj do tej mapy, to sprawdzałem sobie jak to działa. Dobra, tu będzie wszystko działało elegancko w trybie automatycznym. Tak więc lecimy do młynu olejowego, to tak się nazywa na tej mapie. Ale no to tłocznia jest, no. Proszę bardzo, z lewej strony moje buraki, zachwaszczone niesamowicie. Ostatnio na live zastanawiałem się, na co by tutaj pieniądze składać. Oczywiście wchodzi w grę sprzęt do prasowania, na małe kostki. Taką prasę, ale później okazało się, że dzisiaj nie mam w ogóle sprzętu do zbioru buraków, a tych buraków tutaj na tym polu, co prawda trochę zachwaszczonym jest, bo tu w ogóle nie było prysku na chwasty. No to jednak to jest te pole dosyć duże, tak więc sprzęt będę musiał kupić, a te kombajny do buraków są raczej drogie, tak więc trzeba będzie ogarnąć pieniądze na to. Teraz mam 76 tysięcy, ale spokojnie, poczekajcie, tutaj nie, ale jeszcze jedziemy. Spokojnie powinienem to ogarnąć. No i następny wydatek też przyczepa, druga przyczepa. Widzicie, tutaj w transporcie John Deere'a muszę mieć, ponieważ no... Tutaj latam z tą przyczepą 21 tysięcy litrów rzepaku i wiem, że tu jest taka górka, no to tymi pozostałymi ciągnikami, które mam na gospodarstwie, to najprawdopodobniej pod tą górkę to w ogóle bym nie podjechał. No a jak już John Deere'a wykorzystywać w transporcie, to lepiej, żeby było trochę więcej na tych przyczepach. Tak więc druga przyczepa jak najbardziej na plusie, no na pewno będzie jeszcze większy areał tutaj powiększany. Tak więc, no i dosyć dużo teraz w transporcie będę wykorzystywał. Nie tyle tego John Deere'a, bo będzie zapewne kupiony następny ciągnik. Tak więc, jeżeli chodzi o potrzeby, to one są duże. Wydatki będą duże, no mam nadzieję, że to jeszcze jakoś ogarniemy. Jeżeli chodzi, zarobimy na to, no pewnie zarobimy. Tak, czyli po lewej stronie, tak jak mówiłem, tutaj można bezpośrednio sprzedać ten rzepak. Tutaj jak wjedziemy na tą rampę, to po prostu ją sprzedajemy rzepak i to jest po prostu, gdzie to jest młyn olejowy, tak? Młyn olejowy, to powinno być to, gdzie to, tu jest młyn olejowy. No i widzicie, tutaj jest fajnie to zrobione, bo można te na przykład rzepak, czy tam słonecznik sprzedać, też soję sprzedajemy, ale też w tym miejscu, nic więcej chyba, tak to wszystko, bo tylko i wyłącznie te rzeczy. Ale w tym miejscu możemy również, czyli tu jest punkt sprzedaży po lewej stronie, to jakiś ziutek chodzi, ale tutaj ten młyn olejowy, czyli ta tłocznia oleju, to jest w ogóle w tym budynku, tak się tutaj znajduje. No i tutaj po prostu przywozimy ten rzepak, wyładowujemy go, nie dostajemy żadnych pieniędzy, ponieważ w zamian po pewnym czasie dostaniemy olej. Dobra, ledwie co tutaj wjechałem, ale spoko. Dobra, pyk, wyładowujemy. Dobra. O, już zaczął chyba ten młyn działać. Fajnie słychać. No jak widzicie, tutaj słonecznik przyjmowany jest, rzepak i soja i później z tego przetwarzane jest to na olej roślinny. Ja dzisiaj spróbuję to wrzucić także, bo nie wiem do końca jaki jest przelicznik. Wydaje mi się, że jest całkiem niezły przelicznik w stosunku... O kurczę. O, sufit jest za niski. No, za niski sufit jest. Dobra. I ta przyczepa poniewierana troszkę. Jedyna moja taka większa przyczepa jeszcze sponiewierana. No i będę tutaj spróbuję, widzicie, 21 tysięcy litrów. I chcę zobaczyć ile przerabię, ile będzie z tych 21 tysięcy litrów rzepaku, ile będzie po prostu tego oleju. Tutaj widać jest ten, pokazuje ile jest tego rzepaku. Natomiast gdzie będziemy odbierali olej? No będziemy odbierali tutaj, wiecie, tutaj zobaczcie, fajnie wygląda. I tutaj będziemy odbierali olej, ale to będziemy odbierali olej w momencie, kiedy będziemy odbierali olej, to będzie po żniwach najprawdopodobniej, a przynajmniej w takim momencie, kiedy już tu będzie wszystko ogarnięte. W tym sensie, że no wiadomo, żniwa są najistotniejsze, najważniejsze jest, żeby zebrać, a później będziemy sobie myśleli, co z tym zrobić, jak będziemy mieli czas po żniwach. Tak więc teraz po prostu ciśniemy, ale będę musiał dokładnie zanotować, ile przesłałem, ile zawiozłem tam
tego rzepaku, żeby później sobie to skalkulować, czy mi się to opłaca, czy też nie opłaca z tym olejem, bo to, że takie fajne bajery są, że te łańcuchy są no, produkcyjne tutaj na tej mapie, no to jest fajne, ale czy to się opłaca? No jak w ostatnim odcinku pokazywałem, nie na live, ale na odcinku, jak robiłem ten biogaz w butlach, no to niekoniecznie to się jakoś tam wybitnie opłaca. Dobra, wiecie co? Chyba tu na skróty sobie pojadę, bo tutaj jest taki skrót i powiem wam, że tą drogą chyba jadę drugi raz teraz, bo nigdy tutaj nie używałem, ale teraz akurat idealnie się przyda, bo tu jest akurat taki skrót, tutaj są moje buraki, no i tak jak mówiłem, jakiś kombajn buraczany trzeba będzie tutaj zainwestować. Na jesień będą duże dzierżawy, chyba, nie, może weźmie coś takiego, może zrobię coś takiego, że będę dzierżawił wszystkie pola tutaj. Będę dosyć dużo musiał tej kwoty dzierżawnej płacić dzień w dzień, ale teraz chyba rocznie płacę 50 tysięcy, ale no to się da, no po prostu zarobimy na tym, nie? Będziemy pod ścianą troszeczkę i będziemy musieli ciężko pracować, żeby oddawać te pieniądze. Drugą przyczepę ładuję. Zastanawiam się, ile tutaj tego będzie łącznie. No i w sumie nie muszę się zastanawiać, bo całe szczęście mamy teraz statystykę tutaj. Z racji tego, że gramy sobie na rolnictwie precyzyjnym, no to mamy pełną statystykę tego, ile zbierzemy, tak więc na razie przed chwilą sprawdzałem i jest ile? 35 tysięcy litrów, jeszcze raz sobie luknę, no 36 tysięcy, tak więc elegancko. Dobra, sypiemy drugą przyczepę i za chwilę jadę z powrotem do tłoczni i zobaczymy w następnych odcinkach, oczywiście wrócimy do tego, co się z tym rzepakiem stanie i zdecydujemy, na co przeznaczyć ten olej, bo tutaj jest kilka opcji, najprawdopodobniej ze wszystkich opcji będę chciał wykorzystać je i spróbować je. Dobra, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii i zapraszam również na live'y, które się dosyć często teraz pokazują, zwłaszcza w okresie weekendowym będą live'y właśnie z Hofbergman, tak więc zapraszam również na te live'y. Pozdrawiam, Anton.